W Lublinie rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w pływaniu. Wczoraj rozdano pierwsze komplety medali. Niestety dotychczas na podium nie stanęli zawodnicy AZS-u Politechniki Opolskiej, choć Pawłowi Juraszkowi na dystansie 50 metrów stylem dowolnym zabrakło zaledwie 0,12 sekundy do złota. Mimo to zawodnik opolskiego AZS-u uplasował się na 6. pozycji. Juraszek, podobnie jak zawodnicy, którzy go wyprzedzili, wypełnił minimum na tegoroczne Mistrzostwa Europy w Belgradzie. Wydaje się, że kadra na Mistrzostwa Europy będzie bardzo, bardzo mocna i duża, co jest dużym wyzwaniem, ale jednocześnie też cieszy, no bo to będzie zamknięcie kwalifikacji olimpijskich w konkurencjach, które nie są jeszcze zamknięte, czyli tam, gdzie mamy wolne sloty przelotowe. Pierwszego dnia mistrzostw w finale 200 metrów stylem grzbietowym wystartowała także zawodniczka AZS-u Politechniki Opolskiej Julia Jaśkowska, która podobnie jak Juraszek zajęła miejsce 6. Mistrzostwa Polski trwać będą do niedzieli. Podsumowanie czempionatu w sporcie opolskim Ekstra. Trzecie zwycięstwo z rzędu w Fortuna pierwszej lidze odnieśli piłkarze Odry Opole. Podopieczni Adama Noconia na wyjeździe pokonali Brookbet Termalikę Nieciecza. Jedyny i decydujący cios już po kwadransie gry zadał Jakub Szyrek. Strata bramki spowodowała, że nie tak rozgrywaliśmy sytuację, jak planowaliśmy, i chociaż stwarzamy tę sytuację, tak, na pewno to, co nam brakuje, to jest, żeby wreszcie strzelić tą upragnioną bramkę, żeby to dodało nam jeszcze więcej energii. To jednak uniemożliwiła dobrze dysponowana defensywa Odry z bramkarzem Arturem Haluchem na czele. Mądra gra, ale myślę, że kluczowa była interwencja Artura Halucha. Po dośrodkowaniu Trubecha na bliższy słupek uderzył naprawdę precyzyjnie, ale Artur był czujny, tak więc wywalczony i chyba przepchana ta druga połowa, ale trzeba przyznać, że pominąwszy to, że przeciwnik jest tak nisko w tabeli, to jest bardzo duży potencjał. Po 29 kolejce Odra awansowała na miejsce dające prawo gry w barażach. Jednocześnie Opolanie mają tylko punkt przewagi nad 9 Wisłą Płock. Na czele tabeli niezmiennie dwie drużyny z Trójmiasta. Następna seria spotkań rozpocznie się już dziś. Odra jednak zagra w poniedziałek na własnym stadionie z Motorem Lublin. W zaległym meczu 11 kolejki pierwszej Ligi Kobiet szczypiornistki Otmentu Krapkowice podejmowały Wiktorię Świebodzice. Był to między drugi mecz krapkowiczanek w ciągu zaledwie tygodnia. Ten terminarz, są dwa mecze, dwa miesiące przerwy. Bardzo ciężko ustawić jakikolwiek cykl treningowy do tego wszystkiego. Nie wiadomo, są poprzykładane te mecze, czasami sami się gubimy, czy my gramy w tym tygodniu, za tydzień, czy za dwa tygodnie. Krapkowiczanki na ligowe zwycięstwo czekają od 28 października, kiedy pokonały rezerwy KPR-u Kobierzyce. Mecz z Wiktorią od początku nie zwiastował jednak przełamania tej złej passy. Po 10 minutach gry Wiktoria prowadziła 6-4 i choć przez kolejne 5 minut Świebodziczanki nie były w stanie pokonać Natalii Szymańskiej, to Otment także nie zdołał zdobyć ani jednej bramki aż do 18 minuty. Po pierwszej połowie przyjezdne prowadziły 16-7. Wbrew pozorom jednak nie miały pełnej kontroli nad meczem. W drugiej części gry podopieczne Agnieszki Jochymek zaczęły odrabiać straty i zbliżyły się na dystans 4 trafień. Na więcej jednak nie było ich stać. Otmęt Krapkowice, Wiktoria Świebodzice 23-29. Ja naprawdę widzę z meczu nawet i tak widzę progres w tych dziewczynach z treningu na trening. Dlatego nie ukrywałam od początku, że potrzeba czasu dla tego zespołu. Owszem, ten mecz na pewno nie wyglądał tak, jakbyśmy tego chcieli, natomiast po walce... Wydaje mi się, że bardzo dobrze pracowałyśmy obroną i wszystko, co robiłyśmy w ataku, nam się układało i to pozwoliło nam po prostu wygrać. Otmęt w tym sezonie rozegra jeszcze jeden mecz. 11 maja podejmie Zgodę Ruda Śląska.